Cześć, witam w kolejnym odcinku serii Wzorce projektowe. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie Singleton. Singleton jest kreacyjnym wzorcem projektowym, który zapewnia, że klasa ma tylko jedną instancję i zapewnia globalny punkt dostępu do tej instancji. Singleton rozwiązuje jednocześnie dwa problemy. Po pierwsze, zapewnia istnienie wyłącznie jednej instancji danej klasy, i po drugie, pozwala na dostęp do tej instancji w przestrzeni globalnej, jednocześnie łamiąc oczywiście zasadę pojedynczej odpowiedzialności. I bardzo częstym i prostym przykładem Singletona jest logger. Zazwyczaj potrzebujemy tylko jednego wystąpienia loggera dla całej aplikacji, aby uniknąć zakłócania wielu wystąpień, co może spowodować, że komunikaty będą rejestrowane wiele razy lub wcale. A tego oczywiście nie chcemy. I teraz moglibyśmy po prostu trzymać instancję klasy w zmiennej globalnej. Ale jest problem z tym podejściem. Nie uniemożliwia to klientom tworzenia innych instancji klasy. I poprzez wzorzec Singleton możemy sprawić, że sama klasa będzie odpowiedzialna za zapewnienie istnienia tylko jednej instancji klasy. Inną opcją byłoby przeniesienie odpowiedzialności na inny komponent, taki jak kontener IOC. Aby nasza klasa loggera była odpowiedzialna za zarządzanie tylko jedną instancją, to co powinniśmy zrobić? Powinniśmy uczynić jej konstruktor prywatnym. W ten sposób inne części kodu nie mogą bezpośrednio tworzyć instancji naszego loggera, no bo nasz konstruktor jest prywatny. Nie mogą się do niego odwołać. Nie można się do niego odwołać spoza naszej klasy. Jeśli chcemy zezwolić na subklasowanie loggera, akceptowalny jest również konstruktor chroniony, czyli może być protected. Oprócz tego klasa logger będzie zawierać metodę lub właściwość, która zwróci swoją instancję, na przykład właściwość instance z prywatnym polem. Ta właściwość jest statyczna, co zapewnia, że gdy istnieje wiele wystąpień klasy logger, nadal będzie tylko jedna instancja właściwości instance. Gdy getter właściwości pobiera instancję po raz pierwszy, instancja jest tworzona i przechowywana. Gdy getter właściwości pobiera instancję po raz kolejny, pobiera już wcześniej utworzoną instancję, co zapewnia, że w danym momencie istnieje tylko jedna instancja. Oprócz tego klasa logger zazwyczaj zawiera metody, takie jak na przykład metoda log. Są one zdefiniowane jako zwykłe metody instancji, więc nie są one statyczne. Dostęp do nich uzyskujemy za pośrednictwem właściwości instance. I to wszystko. Przyjrzyjmy się teraz strukturze wzorca. Mapowanie naszego przykładu loggera do struktury wzorca Singleton jest dość proste. Sama klasa logger nazywana jest Singletonem. Singleton definiuje operację instancji, która umożliwia klientom dostęp do jej unikalnej instancji. Na nim istnieje publiczne wystąpienie właściwości statycznej, a prywatne pole zawiera przechowywaną wartość wystąpienia. Metoda log odwzorowuje tzw. operację singletona w strukturze wzorca. Są to operacje na pojedynczej instancji. I to wszystko. Zaimplementujmy to w kodzie. I przejdźmy do Visual Studio. Jesteśmy w Visual Studio i tutaj zaczęliśmy już tworzyć klasę logger. W przypadku wzorca Singleton chcemy zacząć właśnie od tej klasy logger. To nasz Singleton. Do tej klasy dodajemy chroniony konstruktor, aby klienci nie mogli go tworzyć, ale mogły być podklasy. Następną rzeczą, którą chcemy dodać, jest statyczna właściwość instancji i prywatne pole dla tej właściwości. I to musi być oczywiście nullable. I teraz w getterze właściwości możemy następnie sprawdzić, czy jest już wartość, czy ma wartość null. Jeśli tak, tworzymy i przechowujemy instancję loggera, jeśli to jest null. A następnie zwracamy tę instancję. I zapewnia nam to, że w danym momencie istnieje tylko jedna instancja klasy Singleton, w tym przypadku nasz logger. No bo jeśli instancja jest null, to tworzymy nową, a jeśli nie jest null, no to zwracamy tą instancję. Dodajmy również jedną metodę log do celów testowych. Nazywa się to operacją Singletona.
i każde wystąpienie logera, które jest zwracane podczas pobierania właściwości instans, ma do niej dostęp i zawsze jest to dokładnie to samo wystąpienie, które jest zwracane. Przetestujmy teraz naszego singletona. Przechodzimy do klasy program CS i najpierw zobaczmy, czy możemy singletona utworzyć. No i widzimy, dostajemy tutaj błąd, protection level, czyli nie możemy. Konstruktor jest niedostępny ze względu na stopień ochrony. Jak na razie wszystko dobrze, tak powinno być. Możemy jednak pobrać instancję przez logger instance. Więc zróbmy to i weźmy dwie i porównajmy je. Czyli tworzymy dwie instancje i porównujemy je. I jeśli te dwie instancje są taką samą instancją i pasują do właściwości logger instance, no to wypisujemy to w oknie danych wyjściowych konsoli, a następnie rejestrujemy kilka komunikatów. Teraz zrobimy rejestrację kilku komunikatów jako przykład i każde z tych wywołań powinno działać dokładnie tak samo. Przetestujmy to. Uruchomiliśmy nasz kod i wygląda na to, że instancje są rzeczywiście tą samą instancją, co oznacza, że te trzy komunikaty wypisane ze zmiennych instans 1, instans 2 i logger instance dały dokładnie to samo. Wydaje się, że to działa, ale jest z tym jeden potencjalny problem. To, co tutaj zrobiliśmy, jest naiwną formą leniwej inicjalizacji. I inicjalizacja z opóźnieniem to zasada, która mówi, że utworzymy instancję klasy tylko wtedy, gdy będziemy jej potrzebować, a nie po jej skonstruowaniu. I problem tutaj polega na tym, że ten kod nie gwarantuje bezpieczeństwa wątków. Moglibyśmy stworzyć własny mechanizm blokujący, ale nie ma już takiej potrzeby. Możemy skorzystać z lazy od T. I teraz to zrobimy. .NET zawiera sposób radzenia sobie z leniwą inicjalizacją w sposób bezpieczny dla wątków przy użyciu lazy od T. Kiedy tego używamy, kompilator dba o to, aby ten wątek był bezpieczny. Więc zróbmy to. Dodajemy nowe pole statyczne, aby zastąpić naszą statyczną, prywatną instancję logera. Jest to typ lazy od T. W tym przypadku jest to lazy od logger. I stwierdzamy, że jest to tylko do odczytu, read only, ponieważ nie będziemy musieli zmieniać tego obiektu podczas życia singletona. Natychmiast go inicjujemy, początkowo jako lazy logger, a to nie znaczy, że sama instancja loggera zostanie zbudowana. Zamiast tego przechodzimy przez metodę, która zostanie użyta do skonstruowania loggera, gdy po raz pierwszy uzyskamy dostęp do właściwości value lazy logera. Więc teraz nie potrzebujemy już tej starej, prywatnej, statycznej instancji logera, to możemy ją usunąć. To usuwamy i nie potrzebujemy już również w pobieraniu właściwości jej. Zamiast tego będziemy zwracać wartość naszego lazy logera. Tego nie potrzebujemy i tu zwracamy wartość naszego lazy logera, czyli lazy logger value. I to wszystko. Przy pierwszym dostępie do tego loggera zostanie on skonstruowany przy użyciu akcji, przez którą przeszliśmy podczas inicjowania lazy loggera. Za każdym razem po tym zostanie zwrócona ta sama instancja, a wszystko to dzieje się w sposób bezpieczny dla wątków. Nie ma potrzeby zmiany kodu klienta, powinniśmy uzyskać dokładnie takie same dane wyjściowe jak wcześniej. Uruchomiłem aplikację i rzeczywiście tak jest. Ale tym razem pracujemy w sposób bezpieczny dla wątków. No i jakie może być zastosowanie loggera? Musimy użyć tego wzorca, gdy musi istnieć dokładnie jedna instancja klasy i musi być ona dostępna dla klientów z dobrze znanego punktu dostępu. Nasz logger jest tego najlepszym przykładem. Singleton uniemożliwia tworzenie obiektów danej klasy inaczej niż przez stosowną metodę kreacyjną. Ta z kolei zwróci albo nowy obiekt, albo wcześniej stworzony. Czyli jeśli już jest stworzony obiekt, to go zwróci, a jeśli nie ma, no to utworzy nowy. Jest to również przydatne, gdy jedna instancja powinna być rozszerzalna przez podklasy, a wszyscy klienci powinni mieć możliwość korzystania z rozszerzonej instancji bez modyfikowania swojego kodu. To właśnie umożliwiliśmy za pomocą chronionego konstruktora.
czyli protekty. No, co można jeszcze powiedzieć? Stosujmy wzorzec Singleton, gdy potrzebujemy ścisłej kontroli nad zmiennymi globalnymi. W przeciwieństwie do zmiennych globalnych, wzorzec Singleton gwarantuje istnienie tylko jednego obiektu danej klasy. Nic oprócz samej klasy nie jest w stanie zamienić tego obiektu. Jakie są zalety i wady? Zalety. No, masz pewność, że istnieje tylko jedna instancja klasy. Singleton hermetyzuje swoją jedyną instancję i ma ścisłą kontrolę nad tym, jak i kiedy klienci uzyskują do niej dostęp. Zyskuje, że globalny dostęp do tej instancji jest również lepszy niż zmienne globalne, ponieważ pozwala uniknąć zanieczyszczania przestrzeni nazw tymi zmiennymi, które służą do przechowywania pojedynczych instancji. Wzorzec ten wymaga specjalnej uwagi w środowisku wielowątkowym, którym trzeba unikać tworzenia wielu instancji Singletona przez wiele wątków. Wzorzec Singleton narusza zasadę pojedynczej odpowiedzialności, ponieważ obiekty nie tylko kontrolują sposób ich tworzenia, zarządzają również własnym cyklem życia. I zastosowanie wzorca Singleton może prowadzić do niewłaściwego projektowania. Można na przykład doprowadzić do sytuacji, w której komponenty programu wiedzą zbyt wiele o sobie nawzajem. Dobrze, na tym byśmy skończyli omawianie wzorca Singleton. Dziękuję i zapraszam na kolejne wzorce projektowe. Cześć!